także 4 liceum Adama Mickiewicza, Państwo zobaczą, jak na ten XXI wiek, jak to wszystko się zmienia tu w Polsce, w katolickiej Polsce. Baba idzie wrzeszczy, katoliczka. Muszę tutaj tak przejechać tą kamerą, w sensie, że światła ramp wrzeszczy. Proszę Państwa, budki telefonicznej nie ma. Dlaczego? Dlatego, że ktoś ją usunął. Po co ta budka telefoniczna, skoro są komórki z Ameryki, przywieźli komórki i można teraz dzwonić. Tak czy siak, tutaj mamy, proszę Państwa, Saską Kępę, no i tę naszą szkołę, gdzie Bożena Rossa, moja koleżanka, uczyła dzieci polskie w Polsce, że Bóg to jest Jehowa. Czy to nie jest wstyd dla Polaków, którzy po prostu Biblii nie chcą znać? Biblia do śmietnika pod pałacem, kultury Stalina i Lenina. Nawet specjalnie to dzisiaj nie byłam pod pałacem kultury Stalina i Lenina, bo dzisiaj byłam u Mareczka, czyli tak, Praga Południe u Cyganów. Reklamowałam Cyganów, to co jest przyszłością Polski. No. Cyganów jest bardzo dużo. Na Pradze Południe, tutaj proszę Państwa, jak jest tak, Saska Kępa, to tutaj praktycznie zaczyna się Praga Południe. Także serdecznie zapraszamy i już.